Wolica. Najbardziej odległa dzielnica Nowej Huty. Tu niegdyś zajmowano się rolnictwem i sadownictwem, ale przede wszystkim hodowano gęsi. W porze zimowej gospodynie spotykały się w chałupach i darły pierze. Po 1949 roku wielu mieszkańców Wolicy znalazło pracę w hucie imienia Lenina. Rolnictwo zaczęło upadać, pozostały rozległe błonia i stawy. W latach 80., gdy o pracę w kombinacie było trudniej, powrócono do hodowli gęsi. Z czasem zaczęto hodować też kaczki. Stary zwyczaj wspólnego skubania piór powrócił w 2000 roku. Widno jest dzisiaj. Czegoście się spóźniły? Autobus się spóźnił z cementowni. Na jutro jest załącznik. Najlepiej to na butach na drugi raz. Nie martw się, jak będzie ładna pogoda, a załatwię sobie jakiegoś pana, to zaraz uczymy spać. Tu od czubeczka, tak sobie weź od czubeczka, o, z góry na dół, widzisz? Umiesz? Ale jestem chłopakiem, się będą ze mnie śmiać. Nie, ale to się będziesz cieszył, że ty umiesz, a oni nie. No, no wiem jak to jest, będzie obciak, nie? No. Olinko, tak, tu masz piórko, proszę sobie tu chwycić na samym koniuszku i to przeciągnąć do końca. O, proszę bardzo, pięknie. I z drugiej strony, o, i sypułka jest taka malutka. W szkole zrobisz pokaz darcia pierza. O tak chyba. No. Gadamy, gadamy, ale nic nie śpiewamy przy tym pierzu. Trzeba coś zaśpiewać. Tam panie po Drasowa. Dolinie i po lesie wolicki wicher wioski niesie. Wolickie wioski i wolickie nowiny, jakie tu ładne są dziewczyny. Tam na zachodzie słońce zaszło, wolickie dziewczę wąski pasło, sześć gąsek pasło i tak sobie śpiewało, żeby swemu chłopcu buzi dało. Nie bądź dziewczyno jak ta osa, nie lataj chłopcą koło nosa. Wszystkich chłopaków całusami obdzielaj, bo to nie jest wcale ku wesela. Wszystkich chłopaków całusami obdzielaj, bo to nie jest wcale. Od kilku miesięcy na scenie Stolarnia Teatru Ludowego wystawiana jest Piątka Gorszej Szansy. Spektakl oparty został na tekście 15-letniego gimnazjalisty Marcina Peżanowskiego. Występują w nim wychowankowie z ośrodka Usiemachy z Nowej Huty, młodzież z różnych grup teatralnych oraz aktorzy Teatru Ludowego. Całość przygotowana została w ramach projektu Terapia przez Sztukę. Wreszcie na jaw to wyszło, obojętni są na wszystko, gotowi od innych brać z siebie, nie zdolni nic dać, nietrafne rozpoznanie, oto dziecinne lęku branie, zakazane mówienie, nakazane milczenie. Żeby nie plątali się tutaj po osiedlu, ponieważ powiedzieli mi, że ich zatłuką.
No bo było tak, że czekało 15 osób na jednego chłopaka od nas przed teatrem, no i ani wyjść, ani ruszyć się, no bo jak to się skończy w szpitalu? W najlepszym wypadku. No. To nie jest tak, że tego problemu nie ma. On jest. Chyba każdy się zetknął z taką sytuacją, że kiedyś kogoś wyszarpał, albo ktoś jego wyszarpał, tak to wygląda. No to jest po prostu znieczulica, to jest to, co w Polsce jest zjawiskiem po prostu masowym. No. No, ja na przykład miałem taką sytuację, byłem pod swoją własną klatką i zostałem napadnięty przez dwie osoby, a kilkanaście metrów dalej, dosłownie, bo w bramie około 15 osób było, bo czekali w kolejce do adwokata i nikt z nich nie zareagował. Dopiero jak po brata zadzwoniłem, to wtedy coś się z tym zrobiło. Także jest już dosyć spokojnie, no. A to, że zaczęliśmy się przykładać do nauki, to jest chyba normalna sprawa. Z tego względu, że po pierwsze, żeby grać tutaj, musimy się uczyć. No bo jeżeli zawalimy szkołę, to stąd nas wyrzucą, ze szkoły nas wyrzucą, już nic tam nie dostanie. To był 25 spektakl dzisiaj, takie mamy małe święto.